Cześć, tutaj Kraina Klocków. No wiem, miałem nagrywać przy tym naturalnym oświetleniu, ale no znowu jest wieczór. Po prostu za dnia za bardzo nie mam czasu na nagrywanie, więc muszę akurat wieczorem, no i niestety. Tak czy inaczej, dzisiaj zrecenzujemy sobie zestaw LEGO Star Wars 75236, pojedynek w bazie Starkiller. No i tak, zestaw niedawno sobie kupiłem w dosyć niskiej cenie. Dorwałem go na wyprzedaży. No i mamy tutaj minifigurki Kylo Rena oraz Rey. No i mamy tutaj też kawałek terenu, który naprawdę całkiem ciekawie się prezentuje. Jest tutaj dużo tych białych elementów. No również te drzewka. Bardzo by mi się przydały, bo ja akurat bardzo mam mało takich elementów do budowy drzew, czy też jakiejś ogólnie roślinności. No właśnie, to jest też sporo tych listków. Tych zielonych elementów. Ich też mam bardzo mało. Nawet chyba żadnego. No, tak więc do jakichś mocków jest to idealne. No i te minifigurki również chciałem je mieć. No dobra. Otwórzmy już zestawik. O. Znowu mi tutaj gdzieś powietrze uciekało, ale jakoś daliśmy radę. Wybaczcie, że ja nie otwieram tych zestawów nożykiem, tylko tak chamsko tutaj wchodzę w to otwarcie. Ale no to tak mi jest wygodniej. Nie jestem aż takim wielkim kolekcjonerem, żeby nie wiadomo jak z tym ostrożnie postępować. Okej, jest instrukcja. Dwa woreczki ledwie. Co tutaj mamy? Jakieś ciekawe reklamy. No jest przedstawienie minifigurek, jak to zazwyczaj w zestawach LEGO Star Wars bywa. Nie mamy reklamy tych zestawów, które mi się nie podobają. No czyli tych bitew. Nie podobają mi się. No to co? Zabieramy się za budowanie.
Wiem, że nie umiem robić tych speedbuildów, ale powiedzcie, czy on był chociaż w miarę oglądalny, no. Jeżeli był chociaż oglądalny, no to fajnie. No i też napiszcie, czy chcielibyście, abym je robił, czy nie. No dobra, tak zestaw się prezentuje. Muszę przyznać, że budowało mi się go naprawdę fajnie. No i tak, zapomniałem tego jeszcze wspomnieć. Zestaw nawiązuje do 7 epizodu oczywiście, a konkretniej do sceny walki Kylo Rena oraz Rey na bazie Starkiller. No i powiem wam, że wygląda to naprawdę fajnie. Te wszystkie drzewa, ten śnieg, naprawdę super to wygląda. Ta skałka tutaj. Naprawdę konstrukcja wygląda super. Do postawienia sobie na półce jest to zestaw idealny. No i tak, zacznijmy może od tego, że mamy tutaj funkcję zabawową. A mianowicie, kiedy ustawimy sobie tutaj... Oj, drzewo odpadło. Kiedy ustawimy sobie tutaj Kylo Rena oraz Rey, to możemy tutaj nimi walczyć na miecze świetlne. O, w ten sposób. No dobra, zdejmijmy na razie minifigurki. No i tutaj jak widzicie, cała ta planeta już zaczyna się rozwalać. Tutaj już stworzyło się to pęknięcie, w filmie również była taka scena. Możemy tutaj rozdzielić naszą konstrukcję na dwie części. Możemy ją nawet w sumie ustawić w ten sposób. Możemy nawet tak zostawić. Też całkiem fajnie to wygląda, ale chyba wersja bazowa jest najlepsza. No tak więc, jak już wspominałem, jest tutaj mnóstwo tego śniegu, tych białych elementów. Mamy również trochę takich groszków i drobnicy w kolorze takim lawowym, że tak to nazwę. Tutaj na dole mamy dwa takie ślizgacze, tutaj tak to wygląda. No i tutaj pod drzewem znajduje się skrytka, w której jest ukryty blaster. Co ten blaster tam robi pod drzewem ukryty, to szczerze mówiąc nie wiem. Ale no dobrze. I to drzewo tutaj możemy odchylić. Kiedy tutaj na przykład Kylo zada cios mieczem. I wygląda to, jakby on tym mieczem ściął to drzewo, że tak powiem. No i mam tutaj naprawdę sporo tych listków. Są również takie białe, które no, częstymi elementami nie są. Ja powiem wam szczerze, że wcześniej ani jednego takiego listka, ani zielonego, ani białego nie miałem. No i teraz mam ich już w kolekcji aż, poczekajcie, policzę je sobie. 9 ich tu jest, wszystkich łącznie. Tak więc do jakichś mocków idealne. Mam tutaj też trochę takich skałek. Jak już wspominałem, dużo śniegu. Taka mikrowatka, którą tutaj zauważyłem. Popatrzcie, tutaj... No tutaj jest widoczny ten technikowy element, dzięki któremu to drzewo nam się może odchylać. W sensie on jest tutaj zasłonięty tym serkiem, ale jednak no... Widać to tutaj, tego aksa. Nie lepiej by było zrobić to tak jak tu, o... że tutaj zasłonili to takim większym elementem i nie jest to już widoczne. No myślę, że tak by było lepiej, takim elementem, takim właśnie skosem jak ten, tylko że białym. Myślę, że wtedy lepiej by to wyglądało. No tutaj z drugiej strony też jest ten element widoczny, ale no wiadomo, od tyłu już konstrukcja się tak dobrze nie prezentuje. No i jeszcze raz powiem wam, że naprawdę mega to wygląda. Te wszystkie drzewa świetnie się tutaj komponują z tym śniegiem i tymi skałkami. Naprawdę konstrukcja jest świetna. Myślę, że na półce na pewno będzie wyglądać bardzo imponująco. No i teraz przejdźmy jeszcze do minifigurek. Mamy tutaj Rey. Oczywiście wyposażona w miecz świetlny. Mamy tutaj nadruki tego jej stroju. No całkiem fajnie to wygląda. Z tyłu również. Nie wiem, co tutaj za bardzo powiedzieć, no. Całkiem fajnie, ale żadnego szału wielkiego nie ma. No i są dwa wyrazy twarzy. Ten drugi jest taki oto zagniewany. No i te włoski też są całkiem ciekawe. Takie trzy jakby warkoczyki. No i Kylo Ren. Oczywiście jest ten jego miecz świetlny. A jeśli chodzi o samą minifigurkę, no to...
Z natuków nic specjalnego, no taki dosyć prosty uniform. Mamy oczywiście włoski, no i dwa wyrazy twarzy. Tutaj na drugim ma już tą bliznę. No to podsumujmy sobie tą naszą recenzję. Tak więc zestaw jest bardzo fajny. Jeżeli ktoś chce zdobyć minifigurki Rena oraz Rey w dosyć niskiej cenie, no to ten zestaw jest idealny. No i sama konstrukcja, naprawdę bardzo mi się to podoba. Jak już 10 razy to mówiłem, naprawdę rewelacyjnie wyglądają te drzewa, ten śnieg. Naprawdę konstrukcja jest tutaj super. Tak więc polecam ten zestaw jak najbardziej. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapki w górę oraz subskrypcji. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!